Witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja nazywam się Kuba, to jest Rainbow Six Siege, gra, którą pewnie znacie już, może nie tylko, jeżeli ją macie, ale też z YouTube'a, gdyż jest ona najbardziej popularna. Moim zdaniem jedna z lepszych strzelanek, jak nie najlepsza tego 2015 roku, bo chyba nie było żadnych strzelanek takich wybitnych w roku 2015. No był Battlefront, ale to jest taka strzelanka nie taka hardkorowa, jak może, no Siege nie jest taką bardzo hardkorową strzelanką, natomiast jest na pewno bardziej hardkorowsza i stara się być realistyczna. Generalnie, Rainbow Six Siege to taka wariacja a la może troszkę Counter-Strike, 5-5, raz zginiesz, nie odradzasz, odradzasz się w kolejnej rundzie. Gra mi się bardzo, bardzo podoba, gra mi się bardzo dobrze. Dużym problemem tej gry są serwery, które po prostu odstają. Odstają, dobra, moja klasa akurat w tym przypadku odpowiada za barykadowanie drzwi etc. Nie postaram się to zrobić. Zrobię to tutaj, żeby mieli problem z przejściem. Okej, no i tak, w tej części tego meczu, w tej części, w tej rundzie, na początku zawsze... O, to jest chyba dron. O właśnie, drużyna przeciwna jeździ dronami, żeby szukać takiego celu. I to jest cel, żeby po prostu przejąć dany obszar. A my musimy zabarykadować się przy tym pomieszczeniu i generalnie utrudnić im, żeby to pomieszczenie znaleźli. Na początku przez drona, a potem już sami prawdopodobnie poprzez przeszukanie całego budynku znajdą ten cel samodzielnie. Dobra, ja tu mam jeszcze jakieś zasiłki, to ja pozostawiam. Zrobię się tutaj pod drzwiami, żeby mieli problemy. Dobra, idzie się ukryję tutaj. Okej. Teraz zobaczymy sobie kamery, gdzie oni mogą być. Czy już rozwalili kamery? Nie. Są tutaj. Oznaczam ich, sporo punktów, może sobie da oznaczenie czterech przeciwników, gdzieś tutaj się szlaja, teraz trzech, jeden gdzieś tam uciekł. O, ktoś tutaj wchodzi już na górę. Wszystko ładnie można obserwować. Szukają tych kamer, ja to wszystko ładnie oznaczam. Dobra, wiemy, że weszli już do środka. Z tej strony. Czy ktoś tutaj się pojawił? Nie. Przechodzimy do środka, czy gdzieś tutaj się pojawili? Tutaj są. Dzień dobry. Są tutaj gdzieś niżej? Nie. Okej, wracamy do żywych. Będą szli tutaj, więc trzeba się przygotować, że teraz mi tutaj zejdą i będą próbowali zestrzelić już, zobaczyć mi przez tą lukę. Mają też wejście do tamtej strony, ale ich usłyszę przez to, że wybuchnie mi moje drzwi, bo inaczej ich się nie da wyważyć, tylko przez zdetonowanie ich. Nie przez jakieś tam wybicie, jak tylko zwyczajne drewniane, przez wybicie kolbą czy też nożem. Trzeba po prostu je zdetonować. Tak, ktoś od nas dostaje. Tylko nie wiem skąd, tam dostaje. Tarcza, no, trzeba. Nie trzeba uważać. Okej, dobra. Został zabity, 4-4. Jakiś kolega tutaj się oburzył, że my tutaj w ogóle mu nie pomagamy. Ja przeładuję, bo indze mogą pójść ode mnie od schodów. Idzie, widzicie go? Idzie. Wziąłem go tej smugę postaci. Stąd to będzie dobrze widać, jak już mi mignie. Dobra, on teraz spokojnie zejdzie, ja go to rozwalę. Bo nie wie, że to się czaje. Okej, znaleźli cel. Okej, oj, no tak. Kampienie jednak nie popłaca aż tak bardzo. Punkt tak mnie zabił, trudno. Zostało 2-4. Ta runda nie skończy się dobrze. O, to jest tarcza. Tarcza jest bardzo OP. Nie można jej przebić, bo jest 2-2, więc się szanse wyrównały. No jest flash, trzeba się odsunąć. Bardzo dobrze. Widzę, że tutaj kolega ma pojęcie, jak grać w Rainbow Six Siege. I już na chwilę też my będziemy atakować. Zobaczymy, czy nam się wygrać tą rundę. Została minuta 25. Okej, dobra, zranił go. On, przeciwnik może go też podnieść, zreanimować. Na razie wiemy, że idą schodami. Mają minutę z kawałkiem. Mogą jeszcze zmienić swoje... jak będą szli. O nie, dobra. Poszli tutaj środkiem. Rzucili dymny, został jeden przeciwnik. To raczej powinno się skończyć pozytywnie dla nas, aczkolwiek... Kto wie, może spróbują inaczej to zrobić. O nie, jednak zwyciężyliśmy. Więc koledzy tutaj zachowali się bardzo dobrze. Zimna krew. Przede wszystkim zimna krew trzeba zachować, jeżeli jest się sam na dwóch na przykład i ma się przejąć albo obronić cel. To jest do spokojnie do zrobienia, nawet jeśli jest więcej przeciwników. Wystarczy mi dobrą organizację, też trzeba dobrze odczytać ruchy przeciwnika. Dobra, moja ulubiona klasa jako atakujący, aż ta pani z FBI ma po pierwsze ładunek wyważający, a po drugie ma tak zwany
ma tak zwaną wyrzutnię pocisków, co pozwala mi przebijać się właśnie przez takie ściany, które ja zakładałem poprzednią klasą, albo też rozwalać, nie wiem, te drewniane zapory, barykady. Okej, prawie że jesteśmy gotowi. 4, 3, 2, 1, jazda, jazda, ten pan ma jedną na starcze, więc tylko takiego jednego ciężkiego mamy. Jest jeszcze ten slash, który potrafi rozbijać takim młotem właśnie te drewniane zapory. Dobra, gdzieś tu powinno być wejście. Są takie specjalne małe wejścia porobione właśnie dla dronów na tej mapie. I teraz musimy odszukać ten cel. Gdzie tutaj? Aha, tutaj jest, dobra, okej. Gdzie panowie go ukryli? Dobra, czyli są w tym samym prawdopodobnie miejscu co my. Prawdopodobnie są, to mają to samo miejsce co my. Chociaż tutaj zakłócacz. Więc to może być jeszcze w innym miejscu, ale chyba nie. Chyba są na dole. Chociaż widzę, że basement, tak, czyli piwnica. No okej, wszystko wiemy. Tutaj jest jeden, więc jeżeli chodzi o... Ja może się podłączyć do swojego drona. Oznaczę go od razu i się tutaj schowam. Dobra, on pilnuje jednego wejścia. Ja mam ten ładunek, to potrafię... Mogę rozwalić bardzo łatwo wejście do tego miejsca. Okej, trzeba iść się z dronem. Dobra, ja postaram się dołączyć do swoich kolegów, którzy gdzieś tutaj się czają. Okej, tutaj jest jeden. Tutaj jest ściana, nie będę się na chama przebijał. I podejrzewam, że to jest to przejście. Tak, na 100%. To już kogoś zabił. Ja teraz tak, widzę, że to jest pułapka, więc ją dobrze rozwalimy. Ja się tutaj schowam. Postaram się zobaczyć, co się dzieje z moim dronem. Czy ktoś tutaj się czai? Nie, tu jest czyste przejście praktycznie. Tutaj nikogo nie ma, dobra, więc wchodzę. Jeszcze raz, szybkie wyjście dronowe. O. Nie, tutaj nikogo nie ma. Na 100% tutaj nikogo nie ma. Wchodzę. Będę tutaj udawał teraz, że tutaj... Postaram się zrobić to, kiedy nasi zejdą niżej. Będziemy mieli typa na schodach. I wtedy będę mógł tu jakoś ładnie wejść. Bo ja chcę zrobić taką niespodziankę tym panom, którzy są w środku. No zejdź się po tych schodach, ja potrzebuję wsparcia, nie będę wchodził sam. Ja proszę bardzo, pistolet, bo jak będą chcieli mi wejść. Albo zrobimy to na opak. Położę ładunek tutaj. O, dobra. Nie, źle zrobiłem. Dobra. Jakoś ładna kooperacja się wydała. Dobra, ten go zabił. Tam jest chyba 300. Nikogo przynajmniej nie widzę. Tutaj trzeba tam słuchać, żeby nie wyskoczył jakiś agent. Dobra. Nikt nie kontroluje celu. Została tylko jedna osoba, już tutaj się czai. Teraz mój recoil poszedł w ogóle. Tak, jest, widzę wszystko go. Oznaczę od razu, gdzie się znajduje. No i dobra, okej. Okay. No, nie powiem, że tutaj robię jakąś świetną robotę, a mam asystę. Na pewno, że mam asystę. Ale, no, przedostatnie miejsce nie jest to, ale mam dowody na screenshotach czy na materiałach, że kozaczyłem Rainbow Six Siege. Powiem wam tak, początek miałem z tą grą bardzo duży problem, żeby ogólnie wejść, bo grałem w betę i w betę mi się grało fantastycznie. Potem jak wszedłem, to już kupiłem grę i zacząłem grać, to miałem problem, żeby kogokolwiek zabić. Natomiast ten początek, ten chrzest musiałem przejść i wtedy dopiero zacząłem tą grę rozumieć, zacząłem w tą grę, może nie jakoś kokcić, ale zacząłem w tą grę umieć grać po prostu i potrafię się odnaleźć praktycznie w każdej grze. Oczywiście, jeżeli serwery na to pozwolą. Ktoś tu mi pisze. A raz się odpiszę, mniejsza z tym. Okej, okay. Moja klasa teraz. Rozkład tak zwane zakłócacze. Naraz mam problem, żeby to odmienić. Zakłócacze, tak jest. Sygnał. I to pozwala mi zatrzymać wszystkie drony, które tutaj zaraz będą nadjeżdżać. Gdzieś tutaj chyba też przejście do drona, tak. Tu postawię, żebym tutaj nie przejechał żaden agent. No i co? Jak to wygląda? Trzeba sobie pancerz. Pancerze rozkłada pewna klasa. Dobra, ktoś tutaj się zabarykadował od tej strony, czy ja mogę wzmocnić ściany? Mogę wzmocnić ściany, mogę wzmocnić te ściany na przykład. No to zajmę oczywiście punkty. O, wykryta mnie, ale przecież postawiłem wszystko. Dobra, mniejsza, postawię też tutaj. Jak jeszcze mam jeden.
Może złapię coś jeszcze. Okej, okay. Zabarykadowałem tą część, zabarykaduję jeszcze to. Dobra, i teraz przygotujemy się na nadejście przeciwników. To już dało, żeby też coś tutaj zabarykadował. Dobra, tutaj pilnujemy. Oni mogą wejść przez to okno i przez to wejście. Ja schowam się za tym fotelem. Ale mogą też wejść przez tamto, jeżeli mają całą klasę, to mogą wysadzić nawet te wzmocnienia. Jest taka klasa, która to po prostu wysadza. Dobra. Ale nie wiedzą, gdzie mamy cel. To jest nasza przewaga w tym. Tu jest jeden kolega, tu jest naszych dwóch. Jesteśmy w odwodzie zawsze do... Aha, nikogo nie ma na celu. Super, no to gdzie ty idziesz, człowieku? Dobra, rozkładasz te rzeczy. Fajnie. Będę zerkał jakby co. Tu nikt nie wchodzi przypadkiem. Czy kroki. I to nie są bynajmniej nasze kroki. Nie, dobra, teraz mam przebieg. Ten tutaj się czai, ja będę zerkał na to okno. Nie wiem, czy ktoś patrzy w ogóle na kamery. Czy patrzy? Nikt nie patrzy. Muszę ja to zrobić. Chodzą górą? Nie. Są na tej części? Nie. Tam rozwalili. W piwnicy ich nie ma. Od tej części ich też już nie ma. O! Gdzieś weszli. Nie ma tam już kamer. Trzeba pilnować. O, o, o! Wchodzi ten typ. O Jezus Maria, że nachotowali nas dwóch. Muszę się trzymać. To jest medyk, więc powinien mnie uleczyć. Napiszę szybko. Oj. No i po medyku. No to raczej zostanę leczony, chyba że właśnie ten mnie podniesie. Okej, okay, fantastycznie. I zaraz się odpłacę, zabijając jakieś ścierwo. Dobra, mniejsza. Trzeba wrócić. Bo teraz mogą wejść, to są nas trzech. A gdzie jest trzeci? Tam. Trzech na czterech. Trzeba teraz zachować zimną krew i obserwować, którędy mogą nam tutaj wejść. Bo każdy ma takie coś jak oznaczenie. Dobra, tam gdzieś jest i będą weszli tędy. Dobra. Idę od tej strony. Ten mi tutaj pilnuje. Okej, jest 3-3. Jest remis, dobra. Klimp, pilnujemy teraz tego jednego przejścia. Pójdę, zrobię pusty strzał. No ja mam osłonę, bomba mi osłoni, bomba, no ten punkt, nie wiem jak to się nazywa. Aha, super. I teraz tylko tutaj wejdzie. Nie ma tutaj, sądy mi przyjdą. Nie słyszę w ogóle tego komentarza, są strasznie cicho. Dobra, teraz mówiłem, zachować zimną krew. Jak oni zakontrolują? Dobra, jest pierwszy heal. Nie słyszę ci, człowieku. O Jezus Maria, dobra. Przepraszam, ale ten człowiek myślał, że ja słyszę jego bełkot, który jest, że może podgłośnie, ale będę tutaj słuchał. Czyli generalnie ja często się tutaj komunikuję, czyli miałem kilkanaście takich meczów, że się komunikowałem. No kurczę, zabrałem moją klasę, dobra, tego biorę. Że komunikowałem się z nimi głosowo, natomiast no, teraz tego nie robię, ponieważ nagrywam materiał i staram się skupić tylko i wyłącznie na jakimś miarę przekazaniu wam moich emocji związanych z grą. Jest 2-1. Jeżeli tą rundę wygramy, to wygrywamy cały mecz. Jeżeli tą rundę przegramy, to jest ogrywka. Więc przydałoby się wygrać. Atakujemy. Mamy teraz szansę, żeby ten punkt odnaleźć, znaleźć cel. Okej, już dwa miejsca takie częste były, więc teraz jest możliwe, że albo będzie znowu w basemencie, albo na samej górze. Co na samej górze? Napiszę im. Dyk. No i dobra. Okej, okay, napisałem naszym przyjaciołom z drużyny, żeby wiedzieli, gdzie się udać. Jeżeli nawet tego celu nie oznaczymy sobie na mapce, to wiemy po prostu, gdzie iść. I oczywiście teraz mam nadzieję, że pokażę wam, jak wygląda sytuacja ze wspinaczką. Dobra, tu jest kamera. Okej, okay, jeden strzał i poszła, więc teraz nie będą mogli wiedzieć, gdzie my tutaj, jak się wspinamy.
Też warto zauważyć, jeżeli się jest takim, jeżeli jest się obrońcą, to jeżeli wyjdzie się za pułap budynku, to jesteśmy automatycznie oznaczani na mapce. Więc tutaj nie może sobie szaleć i spotować kogoś przez wyjście z budynku. Dobra, oni są tutaj. Staram się, żeby schować się tu. Mieć jakąś osłonę. Dobra, tu zabarykadowali. Mam tu jakiegoś kolegę na dachu. Tu mogę wejść bridżując. To muszę to zrobić na dwa. Dobra, zrobię to z kolegą. Bo tu zobaczycie, to jest pułapka założona, więc od razu ją usuniemy. Okej, szybko żeśmy się załatwili. Szybko żeśmy załatwili, skakuję tu. To jest jakieś C4 w ogóle. Oni chyba siedzą przy celu. Ale Lament Fest to był. Wykryto mnie, więc wszyscy wiedzą, gdzie ja jestem. Muszę mi przez pokój. Dobra. Idę. Pomagam. Okej. Ja pilnuję tych drzwi. No i okej, wygraliśmy. No to nie była jakaś runda fantastyczna w moim wykonaniu. Właśnie teraz sobie na tędy idzie. Jakieś w moim wykonaniu. Natomiast, no, jeden kill. No, dwie śmierci, dwa razy umarłem, może tak ładnie będzie to brzmiało językowo. Ale runda wydaje mi się pozytywna, no nie było źle. Udało mi się połączyć, więc tutaj serwery działają. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za taki odcinek Rainbow Six Siege. Postaram się nagrać coś więcej, jeżeli oczywiście chcecie. Ja nagram kolejny odcinek od razu, a wy zobaczycie to, jeżeli wyrazicie ochotę, żeby taki Rainbow Six Siege zobaczyć. Trzymajcie się!